Ojcze, drogi Ci, dziękujemy Ci za Twoją dobroć, miłość, za Twoją wierność, za to, że dałeś nam ten przywilej, że możemy się dzisiaj zebrać wokół Twojego Słowa, aby oddać Tobie chwałę, aby uwielbić Ciebie. Prosimy Cię, abyś dzisiaj przemawiał do nas, przekonywał nasze serca, abyś błogosławił wszystkich tutaj zgromadzonych. Dziękujemy Ci, Panie Jezu, za nowe życie, które nam dałeś, za to, że dzisiaj możemy doświadczać Twojej miłości i opieki. To jest naprawdę niezwykle cenne. Nigdy nie chcemy się do tego przyzwyczaić, jakoś spoufalić z tym, uważać to za coś normalnego, ale wręcz odwrotnie, za rzecz wyjątkową. Więc prosimy Cię, abyś błogosławił wszystkich nas tutaj. I dziękujemy Ci, Ojcze, w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Chciałbym dzisiaj podzielić się pewnymi takimi myślami na temat Izraela. Myślę, że tytuł tego przesłania można byłoby nazwać w ten sposób: Izrael, naród wybrany. I jest to związane poniekąd z sytuacją, która ma miejsce na Bliskim Wschodzie. Tam cały czas coś się dzieje. Pojawiają się nowe układy polityczne i zastanawiamy się, dokąd to wszystko zmierza, jak długo to będzie trwać. To są trudne pytania, ale mamy Biblię i Biblia pewne wskazówki nam daje, pewne rzeczy sugeruje, na pewne rzeczy odpowiada. To jest skomplikowana układanka, taka puzzle, które tak wydaje się, że pasują, że właściwie wszystko już tam się jakiś obraz wyłania. Potem nagle jakiś ruch się dokonuje i wszystkie puzzle znowu leżą rozsypane. Więc, ponieważ żyjemy w tych czasach, w których właśnie to wszystko się dzieje, obserwujemy to, może zadajemy sobie pytanie, dobrze, no to co tam się może dziać i co się może wydarzyć, to musimy, myślę, zamiast właśnie jakichś takich predykcji opartych na wiadomościach, które do nas docierają, może właśnie spojrzeć na Słowo Boże, co ono mówi, i spróbować połączyć to właśnie z tymi informacjami, które do nas docierają. Myślę, że 2 czy 3 lata temu byliśmy zaskoczeni, kiedy właśnie na ten Bliski Wschód tak zwany włączyła się Rosja i Putin, bo wcześniej no to była właściwie tylko Ameryka i kraje arabskie, a teraz właśnie mamy również tą Rosję i teraz jakieś takie układy, które się pojawiają zupełnie niespodziewane, dziwne, że właśnie te ugrupowania sunnickie i szyickie, czyli dwa zwalczające się islamskie takie właśnie ugrupowania, nagle się zjednoczyły i jeszcze tam Putin do tego wszedł, czyli Iran plus Turcja plus Putin, i myślę, jejku, nigdy czegoś takiego nie widziałem, prawda? Ale zobaczmy, od czego się to wszystko zaczęło, więc myślę, że zaczęło się od Boga, prawda? I Bóg jest Bogiem miłości i stworzył ludzi na swoje podobieństwo, więc to jest bardzo istotna rzecz, że nie stworzył człowieka na obraz jakiegoś tam małpoluda, tylko że tak jak niektórzy mówią, że stamtąd się wywodzimy, prawda, od małpy. Nie, wywodzimy się od Boga i naszym jakby protoplastą, w pewnym sensie można byłoby tak powiedzieć, no to jest właśnie Bóg, który powiedział już na samym początku, kiedy stworzył świat, że obrazem do tego, aby stworzyć człowieka, był on sam, wziął siebie jako pewien pierwowzór i stworzył nas. I po co nas stworzył? No właśnie po to, żebyśmy się z nim zaprzyjaźnili, abyśmy go kochali i trzecia rzecz, abyśmy byli z nim na zawsze. Dlaczego? Dlatego, że Bóg bardzo lubi towarzystwo ludzi i ludzie mu się podobają, ludzie mu przypominają mu jego samego, ponieważ nas stworzył na swój obraz i podobieństwo. Więc kiedy Bóg stworzył człowieka, no to oczywiście powstała kwestia, w jaki sposób ludzie mają się dowiedzieć, jaki Bóg jest. I nie dowiedzieliby się nigdy tej ważnej informacji, gdyby Bóg również nie zrobił czegoś istotnego i ważnego, mianowicie postanowił objawić się nam, czyli powiedzieć nam, jaki on jest. I gdyby Bóg nie chciał nam tego powiedzieć, to nigdy byśmy tego nie wydedukowali, co widać zresztą po przeróżnych religiach, których jest całe mnóstwo na tym świecie i one bardzo różnie Boga określają, przedstawiają, zwykle w sposób sprzeczny niż z tym, co Biblia mówi. Więc Bóg postanowił dać się poznać i w tym celu spośród wszystkich ludzi, którzy byli wtedy na świecie,
tam na początku, gdy świat się zaczął rozwijać i tych ludzi było coraz więcej, to Bóg spośród wszystkich ludzi narodów świata wybrał jednego człowieka i przekazał mu pewną garść informacji na temat siebie i zawarł z nim przymierze. To był taki pierwszy etap do tego, żeby taki, powiedzmy, formalno-oficjalny, że Bóg rozpoczął objawianie samego siebie, pokazywanie, mówienie o tym, kim jest. Aczkolwiek to nie znaczy, że to zaczęło się wszystko od Abrahama, dlatego że Bóg już wcześniej objawiał siebie ludziom, którzy nie należeli do rodziny Abrahama, bo wtedy można było mówić tylko o rodzinie, nie o narodzie wybranym. Ale drugi etap był taki, po tym wyborze właśnie tego jednego człowieka, któremu przekazał trochę informacji, zawarł z nim przymierze. Drugi etap polegał na tym, że kiedy rodzina tego człowieka się powiększała, Bóg coraz więcej zaczął mówić na temat tego, kim jest i co zamierza zrobić. I około 400 lat od tego spotkania, kiedy rodzina Abrahama była naprawdę bardzo, bardzo duża, było to prawdopodobnie jakieś kilka milionów osób, Bóg postanowił pokazać, znaczy postanowił wybrać kolejnego człowieka i przez niego przekazać konkretną, dalszą, większą porcję informacji na temat siebie. Mam tutaj na myśli Mojżesza. Wybrał Mojżesza i przez niego przekazał bardzo dużo rzeczy na temat tego, kim jest, jaki jest. W tym czasie właśnie Bóg opracował prawo religijne, moralne i sądownicze, według którego chciał, żeby ci ludzie, właśnie ta cała wielka już rodzina Abrahama, ten naród, żeby według tego żyli. I trzy etapy takie, trzy główne etapy działania Boga, aby jak najwięcej ludzi mogło poznać Boga, to właśnie po pierwsze było to stworzenie narodu wybranego. Oczywiście na początku stworzył tego, znaczy powołał Abrahama, ale później od Abrahama stopniowo przez te kilkaset lat powstał ten naród, w stosunku do którego Bóg zmaksymalizował swoje działanie. I zmaksymalizował właśnie w tym celu, by pokazać, kim jest, jakie wartości chce, aby ludzie wyznawali, jak nawiązywać kontakt z Bogiem. Więc Bóg wybrał ten właśnie naród, aby im w jak największym stopniu objawić samego siebie. I później drugi cel, dla którego wybrał Izraela, to był taki, żeby właśnie przez ten naród przyszedł Zbawiciel dla całego świata. Więc Jezus faktycznie był potomkiem, potomkiem Abrahama i Jakuba, i również Izaaka, Jakuba i tam Judy, konkretnie z pokolenia Judy Jezus pochodził. Więc właśnie ten drugi ważny punkt, najważniejszy myślę punkt, dla którego Bóg wybrał naród izraelski, to właśnie, żeby przez niego na świat wszedł Jezus Chrystus. I faktycznie po 2000 lat od powołania Abrahama Jezus przychodzi i staje się Zbawicielem świata. I trzeci punkt powołania narodu wybranego, po co Bóg powołał naród wybrany? Więc po pierwsze, aby objawić im samego siebie. Po drugie, aby przez niego przysłać na świat Zbawiciela dla wszystkich narodów. A po trzecie, powód powołania Izraela był taki, aby naród izraelski zaniósł te niesamowite, wspaniałe wieści, które Bóg im przekazywał przez całe setki lat, przez całe pokolenia, i wieść najważniejszą, czyli o Jezusie Chrystusie, który jest Zbawicielem świata, żeby naród izraelski poszedł do innych narodów świata i zaniósł to, i przekazał, i mówił o tym, jaki Bóg jest. Bogu na tym bardzo zależało, dlatego że Bóg ustanowił, że zbawienie jest przez wiarę właśnie w Mesjasza, w Syna Bożego, i w ten sposób ten, kto uwierzy w Jezusa, uniknie sądu Bożego i będzie zbawiony, będzie miał przebaczone grzechy. Czytamy tutaj w Księdze Jeremiasza 49,6 takie ciekawe słowa, że ustanowiłem cię światłością pogan, aby moje zbawienie sięgało aż do krańców ziemi. Prawda? Więc tutaj jest to jasno i wprost powiedziane, że właśnie zadaniem dla narodu izraelskiego właśnie Bóg wybrał naród izraelski, aby poszedł do narodów świata i żeby do krańców ziemi doszło właśnie to niesamowite, cudowne, wspaniałe przesłanie o tym, że przez wiarę w Jezusa Chrystusa mamy życie wieczne.
I gdyby ten werset z Jeremiasza 49,6, gdyby to był za mało, to Jezus później już na koniec swojej misji powtórzył to już bardzo dobitnie i bardzo wyraźnie i powiedział właśnie do tej grupy zgromadzonych Żydów w Mateusza 28,19,20, powiedział: idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody. A więc to było zadanie dla Izraela, iść do narodów. Myślę, że naród izraelski jako jedyny naród na świecie otrzymał to wezwanie, aby być tym narodem misjonarzem. Żydzi powinni być misjonarzami. Założenia, które Bóg powziął w stosunku do tego narodu, to właśnie wybrał ich po to, żeby byli misjonarzami dla innych ludzi na całym świecie. Jezus powiedział: idźcie i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. To powinniśmy się uczyć od narodu misjonarzy, narodu żydowskiego. Ale kiedy zstąpił Duch Święty, po rozesłaniu Izraela, czy powiedzmy tych, którzy uwierzyli w Jezusa Chrystusa, po zesłaniu Ducha Świętego, który zamieszkał w 120 około, tam 120 Żydach, którzy byli wtedy zgromadzeni. Cały czas zobaczcie, że mówimy tutaj o Żydach, prawda? No bo głównie ta grupa zgromadziła się w prawdopodobnie 95% właśnie Żydów. Ale kiedy Duch Święty przyszedł, Bóg poszerzył wybranie do służby nie tylko dla Żydów, które wcześniej było zarezerwowane dla nich, ale teraz okazuje się, że Bóg otwiera to szeroko drzwi i mówi: każdy, kto chce mi służyć, może stać się tą grupą, której ja objawiam samego siebie, której daję powołanie i którą posyłam do zwiastowania Ewangelii. Więc popatrzcie, że obecność Ducha Świętego, który na stale zamieszkuje w duszy, w duchu i w ciele wierzącego człowieka, że to zamieszkiwanie Ducha Świętego sprawia, że od razu człowiek, który w Niego uwierzy, niezależnie od narodowości, przechodzi do tego etapu trzeciego. A więc Bóg natychmiast uczy go na temat siebie, natychmiast daje mu zrozumienie o przebaczeniu grzechów, takie ponadnaturalne. Oczywiście ten człowiek powinien się uczyć jak najbardziej, czytać Biblię, modlić się i poznawać różnego rodzaju fragmenty Słowa Bożego, ale on od razu już jest gotowy do tego, żeby zwiastować Ewangelię. Widzimy to w przypadku apostoła Pawła, który zaraz po nawróceniu, wystarczyło kilka tygodni, on się umocnił, miał już odpowiednie przekonania i co robił? Zwiastował Ewangelię. Był do tego gotowy. Dlaczego? Dlatego, że był wyposażony w ponadnaturalną moc Ducha Świętego. W chrześcijaństwie, moi drodzy, można spotkać takie nauczanie zwane teologią zastępstwa albo zastąpienia, która ta teologia właśnie, czy powiedzmy taki to nauczanie zakłada, że Bóg odrzucił Żydów, a na ich miejsce powołał Kościół. I w tym nauczaniu też chodzi o to, że obietnice, które Bóg dał Izraelowi, one przeszły na Kościół. Moim zdaniem jest to takie dosyć słabe, ma marne umocowanie w Nowym Testamencie. Bym to zakwalifikował raczej jako niezgodne z Biblią, albo w dużym stopniu niezgodne z Biblią. Dlatego, że Bóg, kiedy zawarł przymierze z Abrahamem i z Dawidem, to właściwie to przymierze można byłoby nazwać bardziej adekwatnym słowem, złożył im obietnicę. Bo w zasadzie to przymierze to nie było takie, że ty zrób coś, ja zrobię coś i wtedy będziemy mieli korzyści z tego. Tylko Bóg złożył obietnicę Abrahamowi, że Żydzi dostaną ziemię. Właśnie ziemię tą zwaną współcześnie słowem Palestyna. Natomiast Dawidowi obiecał, że będzie miał wiecznego potomka, który zasiądzie na tronie i jego królestwo nie będzie miało końca. Więc owszem, możemy powiedzieć, że Bóg ukarał naród izraelski za to, że przymierza nie dotrzymali, tej obietnicy, którą Bóg dał, że właściwie oni ją zignorowali, oni właściwie skoncentrowali się głównie na ziemi, ale jeżeli chodzi o tego potomka, kiedy przyszedł już Mesjasz do narodu izraelskiego 2000 lat temu, no to Żydzi go zignorowali tak już zupełnie, prawda, że go odrzucili i z tego powodu ponieśli karę. Nie z powodu ukrzyżowania Jezusa, bo to się musiało wydarzyć. To było absolutnie konieczne i Jezus przyszedł na ziemię z zamierzeniem, że będzie ukrzyżowany,
ale zostali ukarani nie z powodu ukrzyżowania, ale z powodu tego, że nie uwierzyli w Niego jako Mesjasza. No ale moglibyśmy zapytać, no dobrze, no ale jakby się dokonało ukrzyżowanie, gdyby Żydzi uwierzyli w Jezusa wcześniej, jeszcze przed ukrzyżowaniem, prawda? Gdyby stwierdzili, że no ale przecież to jest Syn Boży, to jest Mesjasz nasz, prawda? To myślę, że Jezus na pewno by im znalazł jakiś sposób na to, żeby im wytłumaczyć, że jednak muszą go ukrzyżować. Zresztą wrogów było na tyle, że znalazłby się jakiś tam... jacyś ludzie, jakaś grupa, która by do tego ukrzyżowania doprowadziła. Ale myślę, że nic nie stoi na przeszkodzie, żeby w Jezusa wierzono, zanim został ukrzyżowany, że jest Zbawicielem świata. Jednakże, jest tak jak mówię, że właśnie nie z powodu ukrzyżowania Żydzi zostali ukarani przez Boga, ale z powodu odrzucenia wiary Jego i uwierzenia w Niego jako Zbawiciela. Więc karą za odrzucenie Chrystusa było właśnie zburzenie świątyni, wypędzenie ich z tej ziemi obiecanej. Ale po odbyciu kary w XX wieku Bóg zaczął stopniowo przywracać z powrotem Izraela otwierał im możliwości do tego, żeby Żydzi z powrotem wracali właśnie po tym rozproszeniu z różnych narodów świata, żeby wracali do ziemi obiecanej. No i zakończyło się to oficjalnie powstaniem państwa izraelskiego w 1948 roku, ale Żydzi już wcześniej tam zasiedlali ten rejon. I oczywiście możemy powiedzieć, więc tutaj nic nie widzę w Biblii, w historii tego, jak Bóg prowadził Izraela, nic nie widzę na ten temat, żeby Bóg odrzucił, czyli zerwał dane obietnice, które złożył Dawidowi i złożył Abrahamowi. Nie widzę żadnego takiego przerwania, że Bóg odwołał te obietnice. Natomiast widzę karę i dyscyplinę, które Bóg zesłał na ten naród. To jest bardzo ewidentne. I z powodu właśnie tej liczebnie słabej odpowiedzi na przyjście Jezusa Chrystusa jako Mesjasza, liczebnie słabej ze strony narodu izraelskiego, wytworzyły się takie właśnie proporcje, że bardzo mało jest wierzących Żydów, a bardzo dużo jest ludzi z innych narodów. I myślę, że właśnie ta niewielka liczebność również u apostoła Pawła wzbudziła trochę wątpliwości, bo w liście do Rzymian w 11 rozdziale 1:2 czytamy takie słowa, że pytam więc, czy Bóg odrzucił swój lud? I odpowiada, bynajmniej, przecież i ja jestem Izraelitą z potomstwa Abrahama i z pokolenia Benjamina. Nie odrzucił Bóg ludu swego, który uprzednio sobie upatrzył. Albo czy nie wiecie, co mówi pismo o Eliaszu, jak się mu skarża przed Bogiem na Izraela? Panie, proroków Twoich pozabijali, ołtarze Twoje poburzyli i zostałem tylko ja sam, lecz i na moje życie nastają. I czwarty werset, a co mu mówi wyrocznia Boża? Zostawiłem sobie 7000 mężów, którzy nie zgięli kolan przed Baalem. Więc patrzcie, sam Paweł tak na pewno spotkał się z tym twierdzeniem, czy z jakąś taką, że ludzie dyskutowali, no to chyba Bóg odrzucił Izraela. Chyba już nie będzie więcej używać Izraela. To w końcu chyba już nie jesteśmy narodem wybranym. Paweł mówi, nie, wszystko idzie zgodnie z planem. Ja jestem nawrócony, wielu innych, jego pierwsi apostołowie, wszyscy to byli Żydzi. Więc Bóg nie odrzucił, ale musiał ukarać z powodu niewiary. Więc popatrzcie, myślę, że tak sobie kiedyś sobie myślałem parę lat temu, jak właśnie był taki bardzo duży napływ wierzących, znaczy w ogóle ludzi z Ukrainy zaczęło przyjeżdżać do Polski i wśród nich było bardzo dużo wierzących. Zacząłem się zastanawiać, no dobrze, ale co by było, gdyby do naszych małych polskich zborów protestanckich przyłączało się bardzo dużo wierzących z Ukrainy. Nawet tak w porównaniu do baptystów, to w Polsce tam formalnie Kościół Baptystów ma około 5,5 tysiąca członków, natomiast baptystów na Ukrainie jest jakieś 150 tysięcy, więc 30 razy więcej, prawda? I tak sobie myślałem, co by było, gdyby na przykład do naszego kościoła, do naszego zboru przyszło 100 wierzących, zaangażowanych, pełnych energii ukraińskich wierzących baptystów, prawda? A my w tej naszej takiej polskiej, słabo zainteresowanej chrześcijaństwem kulturze, no fajnie, że są, prawda? Oni są tacy właśnie gorliwi, zaangażowani, a my tacy trochę letni, uśpieni.
I jakie się tworzą proporcje? Że nasz zbór stopniowo staje się coraz bardziej zborem ukraińskim, prawda? Tam Ukraińcy dominują, język ukraiński jest powszechnie używany, kazania są głoszone po ukraińsku. I czy byśmy mogli powiedzieć, ojej, no to chyba Bóg odrzucił Polaków. No bo Bóg już nie chce Polaków, tak? Bóg kocha Ukraińców. No powiedział, nie, po prostu proporcje są na korzyść właśnie tych, którzy odpowiedzieli z większą wiarą. I myślę, że dokładnie to samo się wydarzyło w stosunku do narodu izraelskiego, że wierzący z innych narodów liczebnie znacznie przewyższyli wierzących z Izraela i dlatego później powstało to takie podejrzenie, no chyba teologia zastępstwa, chyba Bóg zastąpił Izrael innymi wierzącymi z innych narodów. Nie, Bóg dalej działa i będzie działać, bo myślę, że główną osobą dążącą do całkowitego zniszczenia Izraela jest sam diabeł. I plan diabła polega na tym, że jeżeli udałoby mu się zabić wszystkich Żydów na ziemi, bo do tego dąży cały czas, gdyby udało mu się zabić wszystkich Żydów na ziemi, wtedy co diabeł mógłby osiągnąć? No, udowodniłby, że Bóg nie wypełnił obietnicy danej Abrahamowi o ziemi, no bo już nie ma Żydów, nie ma kto tej ziemi posiąść. Nie ma Żydów, więc nie ma też potomka Dawida, który zasiądzie na tronie i będzie władał wiecznym królestwem. No więc jaki stąd wniosek, że Bóg nie jest wiarygodny. No bo złożył obietnicę, a nie dotrzymał go. Nie dotrzymał ich, jej. Więc na tym diabłu zależy, żeby właśnie pokazać, ośmieszyć Boga i że Boże plany są niewykonalne, że Bóg nie ma mocy, żeby wykonać swoje plany i wtedy diabeł pokaże, że on ma rację, a Bóg się myli. Więc myślę, że głównie tutaj w tym kierunku ten antysemityzm zdąża, że on jest nakręcany poprzez te siły, te moce ciemności, które dążą do tego, żeby właśnie te Boże obietnice się nie wypełniły. Więc my nie idziemy w tym kierunku, mówimy, nie, Bóg kocha wszystkich ludzi, Bóg nie ma względu na osobę, Bóg kocha Izrael, Bóg kocha wszystkie inne narody, chce im się objawiać, chce, aby wiara się rozprzestrzeniała. No ale tak wracając tutaj do tych naszych współczesnych czasów, ja pamiętam jakieś 30-40 lat temu, no to jak się czytało jakieś takie książki na temat końca czasów, to tak po przeczytaniu takiej książki to się wydawało, że wszystko już wiemy na temat czasów końca. Po prostu, że jest takie poukładane, taki porządek tutaj, A, B, punkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, że on będzie się to realizować. Wszystko wiemy, jak to będzie z tym czasem końca. I takim głównym założeniem, pamiętam, jeszcze w drugiej połowie lat 80., no to było, że ten ostateczny konflikt rozegra się na linii Stany Zjednoczone i kontra ZSRR. I że właśnie tam będzie jakaś taka wojna globalna i że właśnie te czasy końca, to tam się to wszystko rozegra między tymi dwoma państwami, że też była bardzo silnie taka propagowana teoria, że antychrystem będzie papież katolicki, natomiast tutaj mamy już wszystko rozpracowane, Związek Radziecki kontra USA i Rzym, stolica właśnie antychrysta. No i nikt w ogóle nie kwestionował tego, bo się wydawało, że to jest takie właśnie sprytne, mądre, poukładane, pasujące. Jednakże, jeżeli się przyjrzymy bardziej konkretnie tekstom Starego Testamentu, okazuje się, i widać to coraz wyraźniej, że ten ostateczny konflikt, jaki będzie miał miejsce, to nie będzie na linii właśnie Stany Zjednoczone i Związek Radziecki, czy tam Rosja obecnie, tylko będzie na linii Izrael i kraje arabskie. Bo Biblia w sumie nie mówi nic na temat Stanów Zjednoczonych, czy tam trochę może mówi na temat Rosji, ale te główne fragmenty, które mówią na temat końca czasów, to są, bym powiedział, takie cztery główne rozdziały. To jest, pierwszy to jest Izajasza 17 rozdział. Mówi o nagłym zburzeniu stolicy Syrii, czyli Damaszku. Możecie sobie, ja nie będę tego czytać, możecie sobie to przeczytać w domu. To jest bardzo ciekawy rozdział, który mówi o tym, że Damaszek w takim niespodziewanym, nagłym momencie przestanie być miastem. No i tak się dzisiaj się możemy zastanawiać, jak to się może stać, że taki wielki Damaszek, 2 miliony ludzi, może zostać zniszczony w ciągu tam bardzo krótkiego czasu. No to dzisiaj są już takie możliwości, żeby miasto zniszczyć w ciągu paru sekund nawet, prawda, przy mocy bomby atomowej. No i wiemy o tym też, że
właśnie te wpływy Iranu tam w Syrii, że Iran tam montuje sobie jakieś wyrzutnie rakietowe, ponieważ Damaszek leży bardzo blisko Izraela, stolica Syrii leży blisko Izraela, no to a muzułmanie mają właśnie te swoje sposoby, metody, żeby ukrywać jakieś takie działania, znaczy wojskowych, jakieś bazy wojskowe robić właśnie w szkołach, gdzie dzieci, gdzie tam jakieś w takich rejonach zamieszkanych przez ludność cywilną, no bo tam się najłatwiej ukryć, a jeżeli ktoś ich tam zbombarduje, no to jest świetny powód do skarżenia, prawda, że o, tutaj mordują cywilów i w ogóle. Więc jeżeli można poczytać trochę artykułów na ten temat właśnie, że Syria gdzieś tam zamontowała w okolicach Damaszku jakieś wyrzutnie rakietowe, no to jeżeli Izrael by przypuścił jakiś kontratak, może się tak zdarzyć, że właśnie ten Damaszek zostanie w jakiś sposób zniszczony. I myślę, że od tego najprawdopodobniej będzie to taki jakiś punkt startowy, taki zapalny. Jeżeli usłyszymy wieści, że stolica Syrii została zniszczona, to powiem, okej, to już został wciśnięty ten czerwony guzik, prawda? I rzeczy się mogą zacząć dziać bardzo szybko. Drugim takim dużym fragmentem, który mówi na temat właśnie tego, co się będzie dziać w tych czasach końca, to jest Psalm 83. To jest, można byłoby powiedzieć, że to jest taka wojna krajów arabskich i tam są wymienione te wszystkie kraje, które, znaczy to trzeba byłoby sobie przetłumaczyć, wziąć tę mapę historyczną i porządkować te nazwy, te stare nazwy do współczesnych nazw krajów i zobaczyć, że to są te kraje ościenne wokół Izraela i że one wspólnie zaatakują Izrael. Ale ciekawe jest to, że Psalm 83 mówi, że Izrael zwycięży w tej wojnie. Więc jeżeli będzie konfederacja państw właśnie islamskich, muzułmańskich przeciwko Izraelowi, ale tych państw najbliżej położonych, no to możemy wiedzieć, Izrael i tak wygra w tym czasie. Później trzeci fragment, który mówi na temat tych czasów końca, to jest Jeremiasza 49. Ten rozdział mówi o sądzie nad Syrią, nad Arabią Saudyjską, nad Libanem, Iranem, głównie nad tymi państwami, którego Bóg osądzi te wszystkie narody. I czwarty fragment to jest Księga Ezechiela 38-39, gdzie jest drobiazgowo opisana wojna przeciwko Izraelowi. No i teraz pytanie, czy to jest ta sama wojna, o której mówi Psalm 83, czy to jest inna wojna? I wydaje się, że to jest inna wojna. Że ta wojna z Psalmu 83 to jest taka wcześniejsza wojna tych najbliżej, tych ościennych krajów wokół Izraela. Natomiast Ezechiela 38 i 39 mówi raczej o wojnie, która będzie już taką naprawdę potężnym konfliktem, w którą będą zaangażowane przeróżne państwa ze świata. I myślę, że to już będzie wojna, w którą będzie zaangażowana i Turcja, i Rosja, i Iran, i Afganistan, i Irak. Więc te kraje dalej położone i właśnie jak się poczyta o tych sojusznikach z Izajasza, nie z Izraela, z Psalmu 83, to są ci bliżsi tacy, blisko położeni Izraela, a Ezechiela 38-39 mówi o tych krajach daleko położonych, ale również bardzo antysemickich. No i właśnie ten Ezechiel też mówi o tym, że przeróżne kraje się tam włączą. Mam nadzieję, że Polska nie wyśle swojej armii przeciwko Izraelowi, aczkolwiek trudno jest to powiedzieć. I teraz powiem wam tak, że w pewnym momencie pojawi się antychryst i być może, znaczy pojawi się on w wyniku jakiegoś konfliktu i ten konflikt on zażegna, w jakiś sposób rozwiąże te napięcia, które tam są i zaproponuje Izraelowi i tym krajom z nim będących w konflikcie, zaproponuje bardzo dobre warunki pokojowe. Izraelowi jednym z tych warunków pokojowych będzie dane to, że będzie mógł odbudować swoją świątynię, trzecią świątynię. I kiedy odbuduje tą świątynię, ten traktat będzie gwarantować pokój przez okres 7 lat. No i będzie wszystko bardzo dobrze i pozytywnie wyglądało do pewnego momentu, aż właśnie ten wspaniały przywódca, który zaprowadził ten pokój na ziemi, będzie coraz bardziej obrastać w chwałę i właśnie takie niezwykłe zdolności negocjacyjne, że on będzie mógł rozwiązywać każdy konflikt, każdy problem.
i jego pozycja wzrośnie aż do tego stopnia, że będzie żądać dla siebie czci, którą się oddaje normalnie Bogu. I postanowi, ogłosi siebie właśnie tym prawdziwym Mesjaszem, Bogiem i zażąda, żeby cześć złożono mu w tej odbudowanej świątyni w Jerozolimie. I wtedy, gdy wysunie to żądanie, już w pewnym momencie zupełnie otwarcie i w sposób jawny, okazuje się, że Żydzi będą zaszokowani, że zostali oszukani. I ale jednak do tego momentu dojdzie, że Antychryst zasiądzie w świątyni, bo Jezus o tym mówi. Że właśnie pomimo tego, że Żydzi będą zaskoczeni tym kłamstwem i tym układem, w który zostali wplątani, jednak Jezus mówi w Mateusza 24, 15, 22, powiedział, że gdy więc ujrzycie na miejscu świętym ohydę spustoszenia, którą przepowiedział prorok Daniel, kto czyta, niech uważa, wtedy ci, co są w Judei, niech uciekają w góry, a kto jest na dachu, niech nie schodzi, aby coś wziąć z domu swego, a kto jest na roli, niech nie wraca, by zabrać swój płaszcz. Biada też kobietom brzemiennym i karmiącym w owych dniach. Módlcie się tylko, aby wasza ucieczka nie wypadła zimą albo w szabat. Więc zobaczcie, więc Żydzi zorientują się, że zostali oszukani i odmówią złożenia hołdu i posłuszeństwa Antychrystowi. I tak szacuje się, takie różne popularne interpretacje tego wydarzenia mówią, że to się odbędzie 3,5 roku po zawarciu właśnie tego 7-letniego traktatu pokojowego, że właśnie 3,5 roku od rozpoczęcia, wtedy Antychryst zażąda właśnie tej boskiej czci, żeby oddać mu w świątyni w Jerozolimie. I co się wtedy stanie? Kiedy spotka się z odmową ze strony Żydów. Okazuje się, że Jezus mówi dalej, Mateusza 24, 21, mówi, wtedy nastanie wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata, aż dotąd i nie będzie. A gdyby nie były skrócone owe dni, nie ocalałaby żadna istota, lecz ze względu na wybranych będą skrócone owe dni. A więc te fragmenty mówią nam o tym, że właśnie ten wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata, że tutaj, bo niektórzy mówią, a może to tutaj chodzi o zburzenie świątyni i Jerozolimy w tym czasie, kiedy Rzymianie tam przyszli w roku 70. Nie, bo właśnie tutaj ten 21 i 22 werset mówi, że takiego ucisku nie było od początku świata i że to będzie sytuacja, która będzie groziła w ogóle wymarciem całej ludzkości, że nie przeżyje żadna istota, ale Jezus mówi, że będą skrócone owe dni. I z takich, jak się podsumuje, te straty w ludziach, jakie będą spowodowane przez gniew Antychrysta, no to aż trudno uwierzyć, że będzie to aż tak rozległe i tak wielkie. Zginie wtedy połowa ludzkości, jak się czyta objawienie i się sumuje te kolejne grupy ludzi, które będą dotknięte tymi różnymi kataklizmami. Okazuje się, że prawdopodobnie 50% ogólnej populacji ludzkości wtedy zginie. Zresztą Jezus nazwał diabła, że on jest mordercą, tak, zabójcą, że przyszedł, aby kraść, zabijać i wytracać. Natomiast dokładnie to będzie robić. Więc w czasie wielkiego ucisku połowa ludzkości, czy jakieś, nie wiem, 3,5 miliarda ludzi zginie. Natomiast jeżeli chodzi o Izrael, będzie to tak zwany wielki drugi holokaust, zginie około 2/3 z Izraela. Szacuje się, że obecnie Żydów na świecie jest około 18 milionów, więc jeżeli 2/3, no to może, nie wiem, może 12 milionów. Trudno powiedzieć, są jedynie jakieś takie przypuszczenia. Ale Zachariasza 13 rozdział, 8 i 9 werset mówią o tym, że stanie się w całym kraju, mówi Pan, 2/3 zginą i pomrą, a tylko 1/3 część pozostanie z Nim. I to jest mowa właśnie o tym, co Antychryst zrobi z Izraelem. Ale Bóg mówi dalej przez proroka Zachariasza w 9 werset. Tę trzecią część wrzucę w ogień i będę ją wytapiał, jak się wytapia srebro, będę ją próbował, jak się próbuje złoto, będzie wzywać mojego imienia i wysłucham ją. Ja powiem, moim jest ludem, a ona odpowie, Pan jest moim Bogiem. Czyli ta 1/3 Izraela nawróci się. Oni uwierzą w Chrystusa jako Mesjasza, zobaczą, że właśnie to Syn Boży
przyszedł już 2000 lat temu, w wyniku tego, że staną się kompletnie bezradni, bezsilni, zdani tylko i wyłącznie na Bożą łaskę. I ta jedna trzecia się nawróci. I wtedy nastąpi powrót Jezusa. Jezus przyjdzie powtórnie na ziemię i gwałtownie zakończy, ucnie, przerwie te rządy Antychrysta. Właśnie o tym, to jest to, co Jezus mówił, że te dni zostaną skrócone. Zostaną skrócone przez to, że Jezus powróci tutaj w spektakularny sposób na ziemię. Nie będę tutaj jakichś wielkich szczegółów mówił na ten temat, ale tylko ten jeden werset tutaj przytoczę. Drugi do Tesaloniczan 2:8, że wtedy objawi się ów niegodziwiec, czyli Antychryst, którego Pan Jezus w czasie swojego powtórnego przyjścia zabije tchnieniem ust swoich i zniweczy blaskiem przyjścia swego. A więc to nie będzie żadna jakaś tam wielka wojna, jakaś konfrontacja, jakaś po prostu taka walka, tutaj siłowanie się, jakiś wrestling. To po prostu będzie zniweczy go blaskiem swego przyjścia. Bóg jest po prostu tak niesamowity, tak potężny, że nikt, żadna z jego istot, którą stworzył, nie jest zdolna do tego, żeby w jakikolwiek sposób tam walczyć, jakoś zmagać się z Bogiem. To jest nonsens. To blask przyjścia Chrystusa zniweczy Antychrysta. Ale wraz z powrotem Jezusa na ziemię również nastąpi powrót świętych, czyli świętych, a więc Kościoła i świętych ze Starego Testamentu. Przyjdą oni wraz z Jezusem na ziemię i mówi o tym Księga Judy, 14 i 15 werset. Mówi, o nich też prorokował Henoch, siódmy potomek po Adamie, mówiąc, oto przyszedł Pan z tysiącami swoich świętych. Po co? Aby dokonać sądu nad wszystkimi i ukarać wszystkich bezbożników za wszystkie ich bezbożne uczynki, których się dopuścili i za wszystkie bezecne słowa, jakie wypowiedzieli przeciwko niemu bezbożni grzesznicy. A więc przy przyjściu Jezusa i przyjściu wraz z Nim właśnie świętych Starego i Nowego Testamentu, Jezus osądzi ocalałych z wielkiego ucisku ludzi, te około tam 3,5-4 miliardy ludzi. Wszyscy będą musieli stanąć przed Jezusem i rozliczyć się ze swojego życia. O tym mówi Mateusza 25:31, że wtedy przyjdzie Syn Człowieczy w chwale swojej, ta chwała, która zniweczy niegodziwca, Antychrysta, i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na tronie swojej chwały i będą zgromadzone przed Nim wszystkie narody, wszystkie, które ocalały z wielkiego ucisku. I odłączy jedne od drugich, jak pasterz odłącza owce od kozłów. I ustawi owce po swojej prawicy, a kozły po lewicy. Wtedy powie król tym po swojej prawicy, pójdźcie, błogosławieni Ojca mego, odziedziczcie królestwo przygotowane dla was od założenia świata. I tu jest mowa o królestwie, które Jezus rozpocznie jako wypełnienie obietnicy danej Dawidowi, że ten potomek, który założy wieczne królestwo, zasiądzie na tronie Dawida, czyli w Izraelu. Wtedy powie i tym po lewicy, idźcie precz ode mnie, przeklęci w ogień wieczny zgotowany diabłu jego aniołom. I wiecie, i na tym sądzie, gdzie Jezus będzie sądzić te narody przetrwałe z wielkiego ucisku, najprawdopodobniej my również wystąpimy na tym sądzie, ale w roli sędziów. I to jest bardzo ciekawy w ogóle fragment, taki dosyć tajemniczy. Zawsze mnie intryguje, kiedy czytam. To jest pierwszy list do Koryntian 6:2-3. Posłuchajcie tego. Czy nie wiecie, że święci świat sądzić będą? A po prostu Paweł to pisze, tak? Że święci, czyli ci, którzy uwierzyli w Chrystusa Jezusa, oczyszczeni z grzechów. A więc, że święci świat sądzić będą? A jeśli wy świat sądzić będziecie, to czyż jesteście niegodni osądzać sprawy pomniejsze? Czy nie wiecie, że aniołów sądzić będziemy, a cóż dopiero zwykłe sprawy życiowe? A więc najprawdopodobniej, to jest moja hipoteza, że Jezus użyje nas, wszystkich ludzi, którzy byli Jego uczniami, naśladowcami, do tego, aby dokonywać właśnie tego sądu przy Jego powtórnym przyjściu. I patrzcie, jeszcze Jezus powiedział coś takiego, Łukasza 22:30, abyście jedli i pili przy stole moim w królestwie moim, a więc w królestwie milenium, i zasiadali na tronach, i co robili? Sądząc 12 plemion Izraela. A więc to jest powołanie, jakie Bóg daje tym, którzy uwierzyli w Niego, że będą wraz z Nim właśnie dokonywać tych sądów.
I ciekawe, że również oprócz powrotu Jezusa na ziemię, oprócz powrotu wszystkich wierzących, którzy uwierzyli w Jezusa Chrystusa razem z Nim na ziemię, będzie jeszcze powrót króla Dawida. I również Biblia o tym mówi, że nad Izraelem panować będzie wzbudzony w nowym ciele król Dawid. A gdzie o tym Biblia mówi? No na przykład Jeremiasza 30, rozdział, werset 9. I będą służyli Panu, jest mowa o Izraelu, swojemu Bogu i Dawidowi, swojemu królowi, którego im wzbudzę. I również Ezechiela 34 od 22. Dlatego wyratuję moją trzodę, wyratuję właśnie z tego wielkiego ucisku ta jedna trzecia, co przeżyje, i już nie będzie łupem. Rozsądzę między owcą a owcą. Czyli mowa nawiązanie do tego sądu, który Jezus tutaj będzie sprawować przy powtórnym przyjściu. Ustanowię nad nimi jednego pasterza, mojego sługę Dawida, i będzie je pasł, i będzie ich pasterzem. A ja, Pan, będę ich Bogiem, a mój sługa Dawid będzie księciem wśród nich. Ja, Pan, to powiedziałem. Więc zobaczcie, Bóg, Jezus, który powróci, będzie królem całej ziemi, wszystkich narodów, a Dawid będzie królem nad Izraelem. I wtedy na ziemi zostanie założone to królestwo tysiącletnie, zwane królestwem milenium. I mowa o tym jest na koniec objawienie 20 rozdział, wersety 1-6. I widziałem anioła wstępującego z nieba, który miał klucz od otchłani i wielki łańcuch w swojej ręce. I pochwycił smoka, węża starodawnego, którym jest diabeł i szatan, i związał go na 1000 lat. I wrzucił go do otchłani i zamknął ją i położył na nim pieczęć, aby już nie zwodził narodów w czasie królestwa milenium, kiedy Jezus będzie panować tutaj na ziemi, aż się dopełni owych 1000 lat. Potem będzie wypuszczony na krótki okres czasu. A więc tutaj to królestwo milenium to nie jest wieczność, bo jest mowa o tym, że diabeł zostanie związany, a potem jeszcze wypuszczony. To się już na wieczności nie wydarzy, tylko się wydarzy tutaj jeszcze na ziemi za panowania Jezusa. I dalej czwarty werset. I widziałem trony i usiedli na nich ci, którym dano prawo sądu. Znowu Biblia w innym miejscu nawiązuje, że wierzący w Chrystusa będą mieli prawo sądzenia. Widziałem też dusze tych, którzy zostali ścięci za to, że składali świadectwo o Jezusie i głosili Słowo Boże, oraz tych, którzy nie oddali pokłonu zwierzęciu ani posągowi jego i nie przyjęli znamienia na czoło i na swoją prawą rękę. Ci ożyli i panowali z Chrystusem przez 1000 lat. A więc cały czas te 1000 lat się pojawia tutaj w tym fragmencie. Inni umarli, nie ożyli, aż się dopełniło 1000 lat. To jest pierwsze zmartwychwstanie. I ostatni werset, jaki dzisiaj przeczytam. I błogosławiony i święty ten, który ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu, nad nim druga śmierć nie ma mocy, lecz będą kapłanami Boga i Chrystusa i panować z nim będą przez 1000 lat. Więc zobaczcie, te mniej więcej rzeczy czekają nas. Tego się możemy spodziewać. Dlaczego? Nie dlatego, że tam jakaś informacja gdzieś się pojawiła w telewizji, w internecie czy w jakiejś gazecie, ale dlatego, że Słowo Boże o tym mówi. I Słowo Boże mniej więcej w ten sposób przedstawia te wydarzenia, które są przed nami. Mniej więcej myślę, że ten zarys, który przedstawiłem, on prawdopodobnie się wypełni. Tam pewnie będą jakieś przesunięcia z tymi wojnami. To jest trudno wszystko tak poukładać jakoś konkretnie. Ale wiemy o tym, że to, co Bóg obiecał, to wypełni. W jakiej kolejności to będzie, zobaczymy. I więc chciałem was zachęcić do tego, żebyście wzrastali w wierze, modlili się, ufali, czekali na przyjście Pana, w tym czasie Mu służyli, byli zaangażowani, nie przejmowali się różnymi problemami, które was spotykają, bo to wszystko, jeśli chodzi o nas, idzie ku dobremu. Bo Bóg jest z nami, On jest po naszej stronie, więc warto być wierzącym. Są wspaniałe, cudowne obietnice, które Bóg złożył tobie i mnie, wierzącym w Jezusa Chrystusa. Więc bądźmy gorliwi, bądźmy zaangażowani, i niech Pan nasz wspiera nas, umacnia naszą wiarę i błogosławi. Amen. Ojcze drogi, dziękujemy Ci za Twoje słowo, które nas umacnia, które nas wspiera, prowadzi, oczyszcza nasze myślenie. Pobłogosław nas wszystkich tutaj zgromadzonych. Błogosławimy naszych braci, nasze siostry, którzy są na urlopach, na różnych rozjazdach. Błogosław też nasze dzieci, które gdzieś powyjeżdżały. Chroń je, strzeż.
abyśmy tutaj wszyscy szczęśliwie po tym okresie letnim zgromadzili się i w tym czasie służyli Tobie i dziękowali Tobie za wszystko. W imieniu Jezusa Chrystusa modlimy się.